Cześć, nazywam się Bogna Kowalczyk, jestem reżyserką dokumentu o braciach Kasperczyk. Te końce świata to nasze 5 minut. Powiedz, co się Bogni Paweł. No, zna się na robocie. Jesteśmy tuż po premierze, jestem bardzo poruszona chłopakami, tym, że się otworzyli, odbiorem, tym, że przyszło tyle młodych osób, które się zaangażowały w film. Ja nawet się trochę wzruszyłam, fajnie, że też nam chłopaki pokazali trochę ich życie od innej strony. Trochę na początku nawet muszę szczerze powiedzieć, że poważnie do tego nie podchodziliśmy, do tego bardzo poważnie i nagle się okazało na spotkaniu z Bogną, że to naprawdę będzie jakaś gruba rzecz, czy my w ogóle sobie zasłużyliśmy, że już teraz jest dokument na nasz temat. No ja rabcie. Co sprawiło, że zaufaliśmy Bognie, Paweł? Jej taka energia po prostu, jej otwartość, też to, że czasami daje... No też raczej nie ufamy ludziom od początku i też... Nie zaufaliśmy od początku na pewno, tak, ale się w trakcie... szybko przekonaliśmy. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo w ogóle się nie spodziewałam, że chłopaki wyjdą ze swojej strefy komfortu i pokażą taką prywatną część swojego życia. To była dla mnie fascynująca łamigłówka, naprawdę fascynująca, bo ja wierzę w to, że można robić filmy komercyjne w sposób, który jest czuły i wrażliwy, no ale to jest gdzieś tam odpowiedzialność w moim rozumieniu reżyserki. I to się udało, czuję, że opowiedzieliśmy tak prawdziwie, a nie mam wrażenia, że szukaliśmy sensacji. Oni ziemię już żegnają się nieraz, pokolenie końca świata miało dawno nie być tam.